Szanowni Państwo, dzisiejszy mój briefing jest związany z uchwaloną przez Parlament ustawą o radiofonii i telewizji, ustawą medialną. Na początku pragnę zaznaczyć, że pan prezydent z troską odnosi się do tego, żeby media publiczne w Polsce cechowały się wiarygodnością, rzetelnością, obiektywizmem. Pan prezydent z uwagą zapoznał się z tymi wszystkimi apelami, stanowiskami, które w ostatnim czasie docierają do kancelarii albo za pośrednictwem mediów kancelaria dowiaduje się o tych apelach. Pan prezydent również podziela takie zdanie, że i zależy mu na tym, żeby media publiczne w Polsce wykonywały swoją misję publiczną. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby media były bezstronne, obiektywne i wiarygodne. Natomiast z tym, co mamy dzisiaj do czynienia, to co obserwujemy, trudno powiedzieć, żeby media publiczne cechowały się takimi właśnie kryteriami. Obserwujemy, że bardzo często subiektywna, własna opinia dziennikarza zastępuje obiektywną informację, która powinna docierać do telewidza lub radiosłuchacza. Nie będę dzisiaj teraz mówiła o przykładach, bo nie ten czas i nie ten moment. Natomiast panu prezydentowi zależy, żeby media publiczne w Polsce spełniały swoją rolę. Dlatego pan prezydent podpisał ustawę o radiofonii i telewizji. Tym samym pan prezydent dał szansę parlamentowi na stworzenie takich norm, takich przepisów prawnych, które zagwarantują w przyszłości, że media publiczne, media narodowe będą właśnie rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Panu prezydentowi bardzo na tym zależy i będzie obserwował media publiczne, żeby cechowały się bezstronnością w stosunku do każdej strony sceny politycznej, żeby obiektywna informacja nie była mieszana z komentarzem. Pan prezydent liczy na to, że pod wymogami nowej ustawy medialnej, którą parlament jest zobligowany uchwalić, nowe media publiczne, nowe media narodowe będą wizytówką na arenie Europy. Dziękuję bardzo.